Ach, kolejny i tym razem ja mam władzę, Amongo! Amongo, postanowiłem się zatrudnić do twojej firmy klocki oraz rozpiździec, no. Czyli krótko mówiąc, chcę być twoim, no, twoim tym, jak to się nazywa, no, kandydatem na... Zastępcą, dokładnie. Musisz mnie uczyć, naucz mnie, Amongo, jak być takim wspaniałym zarządcą. Dobrze, przede wszystkim pamiętaj. Idziemy najpierw zobaczyć. Idziemy na zwiady zobaczyć, jak pracują inni. Dokładnie, trzeba ich wyjaśnić. Tak, halo! Halo, co to za lenistwo? Wiesz, jak czemu nic nie robisz? No. Do roboty, kur... Co się dzieje? Dobra, no i króciutko widzę. No. Króciutko właśnie. Jeśli ktoś ci grozi, tak. Dzień dobry, zgromadziliśmy się tu wszyscy z tego powodu, że dostałem cynk, bo tajemniczy cynk, że podobno Vexi, popatrz mi w oczy. Vexi, popatrz mi w oczy. No, to ja spojrzę w twoje oczy. Vexi, powiedz mi, czy to prawda, że chciałeś mnie zapierdolić, Vexi? Unikaj kontaktu. No. Unikaj kontaktu wzrokowego. Vexi, Vexi, Vexi. Wiele rzeczy rozumiem. Na przykład gdybyś zachlał do pracy. Albo gdybyś chlał w pracy. Albo gdybyś... Srał na wycieraczkę. Nasrał na wycieraczkę. Cały czas. Dokładnie. No, to wtedy bym zrozumiał. Ale żeby mi grozić śmiercią, zastępcy kierownikowi? No i srół głos na Vexiego. Nie, na przekupstwa. Panie, przekupstwo? Dał, to no? Nie jesteś w stanie tyle tutaj zapracować. Vexi, dokładnie. Okay. Przykro mi, Vexi. W naszej firmie. No, koniec. A, kolejny dzień w firmie Wieliczka. No, różnie nazywa się, różnie się nazywa. Ej, nasza potoczna nazwa w naszej firmy to jest Wieliczka, tak się nazywa. Za mną tutaj idziemy w tą stronę. Pokaż, pokaż, pokaż. O, tutaj jest dobre miejsce do kopania soli. Tu masz rąbać. Proszę kopać sandwich, ale szybko. No. Tak, ja też mam dwa robot. Proszę kopać, właśnie tak, wydobywamy. O! Ja też sprzątnę. O kurczę, ale zabawa. Ja cię kręcę, teraz to aż się chce pracować, co nie? Tak, drewno jest te siekane. Pamiętaj, żeby się nie zmęczyć. Tak, tak, no my to tak... Ja to tylko chciałem pokazać pracownikom tutaj, jak mają to robić, bo widać, że są początkowo. Zobacz na takiego AB-ego. Czy on ci wygląda na profesjonalistę? Czy on wygląda ci na osobę, która wie, co robi? Mówię szczerze, że zadzwoni, jak nawet nie ma telefonu, bo jest biedny i, na, i go nie stać na ten... Ej, a pan, proszę zobaczyć na to! Fu, widziałeś? Patrz, jaki jestem. Ej, a robiłeś kiedyś skoki? Ej, może zróbmy zawody skoków do wody? Skoków do jacuzzi? I byśmy robili, oceniali, co nie? Tak, ludzie by się zabili, żeby wygrać w te zawody. Dobra, idź zwołaj spotkanie, to jest zbyt ważne. No, Okej, dobrze, tak, witam. Tutaj zastępca kierownika wpadł na pewien genialny pomysł. Tak, wpadłem na genialny pomysł. Jako że świetnie wam się wiedzie, musimy, żeby wszystko stoczyło się idealnie, musimy zorganizować skoki do jacuzzi challenge, gdzie my będziemy oceniać skoki i osoba, która wypadnie najlepiej, dostanie podwyżkę w postaci jednej złotówki na całe życie. A osoba, która wypadnie najgorzej... Oj, no to nie, nie ręczę za tą osobę. Wszystkie zadania robię na budowie. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A teraz skupmy się jednak na rzeczach ważnych i ważniejszych, czyli skoki do jacuzzi challenge. Bardzo dobrze. Co się dzieje? Co się dzieje, kanapko? Może być małpka jako nagroda. Może być. Za mną! Za mną! Wszyscy, cała ekipa za mną! Kto nie idzie, ten wylatuje z roboty. No, wielki konkurs skoków do jacuzzi. No.
Proszę, dwa, tutaj, dwa. tutaj. O, idziemy już niedaleko. Tutaj. Dobra, proszę, tutaj, dzień dobry. To tak, skoki wykonujemy z tego piedestału. Zdemonstruję na razie, proszę nie wykonywać. Proszę się, proszę nie srać na razie i demonstruję. Robimy tu rozpęd i po kolei będę oceniał i robimy jakiś pokaz. Siu. A my będziemy oceniać, co nie? Dobra, chodź tu. Tak. Dobra, pierwszy pierwszy zawodnik. Kto tam jest? AB! Dobra, Ebi, pokaż co potrafisz! Możesz się przedstawić, opowiedz trochę! Dobra! No, oceniam co najmniej słabo. 2 na 10. Dwa na dziesięć, no ledwo. Chryste panie, tragedia. Dobra, następny, Robuch, na pozycję. Sandwich, ustaw się w kolejce, co ty odpierdolisz tu? No. Już biegnę. Dobra. Proszę oczywiście, powiedzieć kilka słów. Tak, proszę powiedzieć kilka słów. Żenująco. Z tego durnia Robucha wiedziałem, to jest impostorem od początku. Musiałem się odzywać, jak odbyłem, żeby go zabijali. No, nieźle. Dobra, witam na kolejnym... Ja mi się wydaje, że musimy kontynuować tradycję robienia skoków do jacuzzi, bo to zostało nie w pełni wykorzystany potencjał ogólnie. Nie był wyłowiony żaden zwycięzca. Idziemy na skoki do jacuzzi. To tak, proszę się ustawić pomalutku. Loża oceniająca, gdzie jest loża oceniająca? Czy ja mam oceniać jako były? No. Kto? Dobra, tam jest... Dobra, AB, zaczynaj, rób swój pokazowy skok. Nazywam się AB i dzisiaj pokażę wam skok okrężny. Dobra, zobaczmy, Jak oceniacie loża ten? To było dobre. Podobało się? Zarąbiście. 5 na 10. No dobra, 5 na 10, następny! ATM, go! Żena... Ja bym to tak słabo ocenił. Dobra, teraz. Ja nie chcę wam nic mówić, ale jestem, jeśli chodzi o skoki do basenu, o bogowie, to nie jestem niczego sobie, więc możecie się spodziewać naprawdę niewyobrażalnego pokazu. Jesteście gotowi na to? Na pokaz wyobrażalnej zdolności? Jak coś, to jestem ja, Bladeusz, mistrz skoków do wody. Uwaga, przygotujcie się. Uważajcie, przygotujcie się, bo będzie pierdolicie. Ojoju, będzie i siuś! Wpadłem w turbinę prawdziwą! Nie, trafiłem! Trafiłem, wszystko było zaplanowane, tak miało być. No. Nie, było zajebiście, no. Świetny skok. Wszyscy dobry, ja nic nie słyszę. 2 na 10. Dobra, skacz! Jak to skacz? Przedstaw się. Dobra, dzień dobry. Nazywam się Amongo i tutaj będzie głębokie chlub. Uwaga! Ale było chlub, co nie? Ale jebu. Ale chlub. 10 na 10. No, trochę. To chyba dostałeś, chyba wygrałeś. Chyba tą podwyżkę wygrałeś, ta małpkę. Ale jeszcze dwóch zawodników jest, zobaczcie. Oni też chcą coś wygrać. No. Dobrze, następny. Dobra, dawaj. Ale skacze z wiertarką, co za popierdło. Ale skoczył, ja cię kręcę. Ja poleciał. No nieźle, Sanic. Ej, a gdzie jest ostatni zawodnik? Nie było jakiegoś ostatniego zawodnika przypadkiem? Jeszcze dwóch jest, Vixa i Vexi. Jeszcze dwóch jest kandydat. Dobra, Vexi, skacz. Skacz! O ty, No, mi się Amongo bardzo wygląda, jakby się spierdolił ze skarpy. To jest na styl na spierdolenie ze skarpy to wyglądało. No. To jest poezja. On się stoczył, a nie skoczył. Ladeusz, to jest poezja. Dobra, nie mamy wyboru, musimy teraz oficjalnie ogłosić zwycięzców. No. A ja? A, jeszcze jedna zawodniczka, dobra, przepraszam. Jeszcze jedna zawodniczka. Dobra. Dobra, skacz! Ja wykonuję skok delfinka. Okej? Dobra. Dobrze, okej. O, dawaj. Piękny, majestatyczny skok. No. Dobra, czas na zwołanie posiedzenia i przedstawienie wyników. Czas najwyższy. Bo nie wytrzymię, jak zaraz tutaj tych wyników nie będzie.
Aż muszę deskę skosić z wrażenia. Dobra, i wydaje mi się, że czas najwyższy ogłosić, kto wykonał najlepszy skok i na niego zagłosować. Jednomyślnie oczywiście. Pamiętacie, mi się wydaje, czy ktoś nie żyje? Myślę, że Weksy. Nie, no wszyscy żyją ktoś chyba. Ktoś nie żyje, obo... Wszyscy żyją. Nie no, wszyscy żyją. Ten skok z młotem pneumatycznym za pierwszym z budowy był całkiem majestatyczny. Mówicie? No. O, no, to było dobre. To było dobre, no faktycznie, to był niezły styl. Ja myślę, że powinna wygrać Wiksa, o której zapomnieliśmy. Mi się... No, a mi się wydaje, że młot pneumatyczny ewidentnie tutaj większą stylowę zrobił. No. A potem na drugim To był skok ze skarpy? No. Dobra, macie 18 sekund, żeby zagłosować na zwycięzcę. Ej, a moje głębokie chlup też było Tak, chlup Amonga też było majestatyczne, trzeba przyznać. No, powiedziałbym, że Weksy. No i dobrze, Weksy wykonał w takim razie bonusowy skok. Jeeeee! Weksy, zwycięzca! Ale moje statycznie, na ląd telemarkiem! Chyba nawet pośmiertnie sobie. Dobra, dobra, a teraz po tej rozgrzewce do roboty! Mamy robotę do wykonania. Świetnie, tego potrzebowaliśmy. O! Panie majstrze wieszaku, proponuję... Ej, do roboty, co jest? Do roboty! Jak kradniesz, to przynajmniej tak, żebyśmy nie widzieli. A teraz do roboty. Jaką broń do cholery? Co? Co? Ej, kurde, na tym radu jest 69 na napisane, ale bekunia. O! Ej, bloody, ale zajebiście, tutaj 69. Co się dzieje? Co tutaj się wydarzyło? Co się dzieje? Halo! A, niestety, ale osoba, która wzywała, nie żyje. Dobra, no znaczy ogólnie ktoś zajebał prezesów z tego co widzę. Jestem zniespaczony. Jak? Co? Czemu mamy przejebane, bo nowy zarządca ATM przyszedł? Wiksa mi powiedziała, że jesteście impo, no bo oczywiście, że mi powiedziała, czemu nie? Ja stwierdziłem, że nakłonię was, żebyście zrobili niebieskie, żeby was wyjechać. No i udało się szybciej niż myślałem, więc... A, bardzo. Co? Wiksa, czemu to zrobiłaś? Czemu opowiadasz? Czemu opowiadasz randomowym ludziom, kim jesteśmy? Nie, no nie wierzę, jak nas zdradziła. Robota ATM. Jak mogłeś? Idziemy to zgłosić. Jak mogłeś? Szybko ATM, zanim cię za to robicie! Bronić prezesa! O, nie wiem, czy nie wiecie, ale muszę na radio ustawić 69. O nie, jeszcze nie można! Bronić prezesa! 69. Dobra, ale tak zdradzić znowu to samo. No. Bronię cię, ATM. Musisz się wpisać. Radio 69. Dobra, udało się, radio 69. ATM, nie ruszaj się. O nie, zginął! Sandwich, zostałeś temu prezesem, szybko! Najgorzej. Dobra, Sandwich, wiesz co robić. Nie, no proponuję wszystko za to, że ona tak kapusiuje. Kapuś, nie lubimy kapusi w naszym filmie. Ale ja mu zaufałam, to kwestia zaufania. Ja cię kręcę, Wiksa, wiesz co? Zawsze przez ciebie wylatuję, ja nie wiem po prostu. Ja nie mogę. Tak wydać naszą super rolę. Kapuśniaczek, nie wolno. Wiesz, jak zgłosił pośmiertnie. Dawaj, Sandwich, skąd to cierpienie? Sam, wiesz co to ma być. Smutne miejsce. Jestem broniony dla kapusiu. Nie zabijamy Sandwich, ukarać ją. Naprawdę, nie rób Sandwich, tego. Musisz to zrobić. Musisz to zrobić, Sandwich. Nie rób tego, Sandwich. Wybacz mi. Musisz wybacz to zrobić, mi, Wiksa. Czemu zaufałaś ATM-owi? Wiksa, już ci nie wybaczy. No, czemu zaufałaś ATM-owi? Ale poleciał. Piękna sprawa. 2 metry. Ej, a ty jak mogłeś, że ci zaufałam? Ja widziałem, jak ty... No tak trzeba było. No wiesz co, Wiksa, ja tobie zaufałem, a tak mnie zdradziłaś. No ale to po co? Po co? A temowi się nie ufa, on zawsze zdradza. Nakłonić was właśnie do zabicia niebieskich, żebym ja się z nim... Ale ja nie chciałem zabić niebieskich, zabiłem dlatego, że Wiksa zabiła jednego, no to co miałem robić? No więc spełniła mój plan idealnie. Ja cię kręcę, Wiksa, wiesz co?